Tak. Dzień dobry, z tej strony pan Belfer. Nie wiem, czy jest dobrej strony kamera, więc obracajcie, tutaj jest Łukasz. Łukasz was teraz oprowadzi po... Uwaga, to jest Łukasz. Łukasz jest super, to już wiemy. Łukasz jest super. Łukasz jest nauczycielem w gdzie? Powiedzmy, w Radomiu. W Radomiu. Właśnie jesteśmy w Radomiu na konferencji. Dobra, idziemy na zewnątrz do szkoły. No, szkoła, żyletkę. Słuchajcie, musicie to zobaczyć, bo Łukasz propaguje bardzo fajną akcję ze swoimi uczniami. Teraz musicie patrzeć do góry. Jest Rzeźko. O. Tu mamy taką żyletkę w związku z tą akcją, ponieważ to jest profilaktyka męskich chorób. Tak jest. Jak rak jąder i raka prostaty, a główne motto akcji to zapuść wąsy dla jaj. O, bardzo fajnie. Także promujemy akcję Movember i wracamy, słuchajcie, teraz... Może gości idą dalej. O, proszę bardzo. Wracamy teraz, słuchajcie, na konferencję, bo my w ogóle właśnie nie ma, wiesz? Jesteśmy na konferencji związanej z nowoczesnymi technologiami w edukacji, prawda? Nowoczesne technologie w służbie cyfrowej szkoły administracji publicznej. To pełna nazwa, to jeden z organizatorów, Marcin. O, słuchajcie, co jest fajnego na takiej konferencji? Dlaczego warto tu przyjechać? Dlaczego nauczyciele powinni się spotykać i przyjeżdżać i się uczyć? A gdybyście się obejrzeli dookoła, to mamy mnóstwo wystawców, mnóstwo nowoczesnego sprzętu. Zarąbiste sprzętu. Którego tutaj tak naprawdę w Polsce gdzieś ciężko jest w jednym miejscu znaleźć. Dokładnie. A żeby podjąć dobre decyzje, nie? Jak rozwijać swoją szkołę na przykład, nie? Tak mi się wydaje. Ale żeby nawiązać kontakty też fajne i przynajmniej urządzeń, typu na przykład drukarki, czy porozmawianie o podręcznikach z panią Grażyną, która tutaj nas objęła. Ale mamy tak, mamy mnóstwo ekranów, tak, dotykowych, mamy drukarki 3D, HoloLensy, mamy roboty, HoloLensy też są? Są HoloLensy, pójdziemy do Polika. Przed chwilą byłem na statku takim podwodnym, gdzie wieloryb przypływał do zbiornikowo, nie? Masakra. Animacja. No dobra, ale teraz... czyli przyjeżdża nauczyciel i on ma tylko tutaj stoisko, to oglądanie, że to jeszcze gdzieś? Nie, oprócz stoisk jest 20 godzin wykładów dla każdego i ponad 106 godzin w tym roku. 106 godzin wykładów z warsztatu do wyboru. Wybór jest kosmiczny, jeżeli chodzi o warsztaty tutaj, tak? Można się nauczyć tylu rzeczy. 17 sesji. 17 sali w każdej sesji. To jest 3-dniowa konferencja po prostu. No. Co z klocków można zrobić sobie? Jakieś roboty poskładać, zobaczcie, nauczyć się poskładać. Mamy jakieś algorytmy, też jakieś gymu. Gymu roboty. Gymu, tablety. Sprawdzą, działają. No. I to można podotykać, posprawdzać, porozmawiać. Ale przede wszystkim możecie się kosztować jakichś cukierków, gąbek, gadżetów, obrać sobie. Zobaczcie, jest dość tygodniami. To nie są HoloLensy, Łukaszu. Widzisz. Bo będą mieli warsztaty i wykłady, ale zobaczcie. Czyli zobaczcie, tu się drukuje modułę w tej stacji kosmicznej. I można sobie sprawdzić wirtualną rzeczywistość, oraz drukarki 3D, można sobie zobaczyć, jak działają. Mega wypas. Idziemy dalej. Mamy stoiska wydawnictw. Oczywiście coś, co jest totalnym hitem, to moim zdaniem jest ekrany dotykowe. Nie? Wszyscy mają ekrany dotykowe, mamy sobie od wyboru do koloru, z systemami operacyjnymi, słuchajcie, takie, które już nie lagują. Witamy panią Katarzynę. Pani Katarzyna jest jednym z wystawców, ma bardzo fajne rzeczy. Pani Katarzyna, co pani ma tutaj? Dla nauczycieli? Dla nauczycieli, tak? Dla nauczycieli. O, jest jasne. Czy na poziomie wyników, tak? Żeby zapewnić certyfikaty NDA i potem mogę kontynuować ścieżki zawodowe. Dziękujemy. Idziemy dalej. Coś, co powiem ci szczerze, mi się bardzo podoba. Oczywiście hit tego roku, czyli drukarka, nie, chyba nie tylko tego roku, ale w ogóle zobaczcie, jak szybko drukuje drukarka 3D. O, proszę bardzo. Co może wydrukować drukarka 3D? Coś, co mi się bardzo, Łukasz, podoba, to wiem, że ty będziesz tego robił warsztaty. Będę robił warsztaty. Spokojmo? Też spokojmo, mam dwa warsztaty. No właśnie. Jutro przynajmniej sobie idziemy. Moim zdaniem, słuchajcie, ja od lat już korzystam z Wacoma, szczerze powiedziawszy, nie wiem, od ilu, chyba z 5-6 lat, ponieważ dla mnie problemem była tablica interaktywna, która nie rozpoznaje moje czcionki. I dawno temu za 300 wykupiłem sobie tablet graficzny i na nim robiłem wszystkie moje reakcje chemiczne, prezentacje itd., itd. To jest świetne rozwiązanie, słuchajcie, ale jak zobaczyłem, jaki jest postęp technologiczny w tej technologii, to naprawdę, zobaczcie, można sobie podłączyć na przykład komputer do tableta i macie od razu rzutnik, który, znaczy macie od razu rzut tego, co piszecie, od razu po podłączeniu do komputera. Super. Dzisiaj moje zdanie w ogóle technika wysika.
pisania prezentacji jest zarąbiste, także fajna rzecz. Słuchajcie, interaktywne maty na każdej konferencji. Trochę z takimi dla młodszych dzieciaków. Można sobie podeptać, zobaczcie na dole, idziemy i bombeczki pękają. Ekrany, jakiś model, proszę bardzo, mas technologię i mamy jakiś samochód wyświetlony, można sobie pewnie podotykać. Łukasz, czy możesz podotykać ekran? Czy mogę go dotknąć? Co tu się... O proszę, możesz sobie obrócić, o czekaj, o proszę, można sobie ten model jak chcemy obracać, wszystko jest typowe, pięknie. A co my mamy za model tego tutaj w ogóle? No jest jakaś aplikacja odpalona pewnie, możemy sobie zobaczyć jak zbudowany jest samochód wreszcie. Wlew paliwa, no super. A czy mogę jakieś warstwy nałożyć na niego? Takie typu na przykład... Proszę tam na dole podobnie. A, widzicie, układ kierowniczy. I nam coś wyskoczyło. O. No proszę, wszystko opisane. W 3D. I to, uwaga, jest ekran. Dotykowy, całe takie duże, a nie tablica interaktywna. Jak Passat 1.9 wtedy i prawdopodobnie. Idziemy do góry, bo słuchajcie, na piętrze są następni wystawcy z technologiami. Co najfajniejsze, można podotykać, popytać, pogadać, spotkać się. Ale najpierw przechodzimy przez miejsce spotkań zwane kawiarenką. O, najważniejsze, na każdej konferencji. To jest takie backgroundowe rozmowy. Takie dlatego, no właśnie, Łukasz, bo powiedz mi, ja bywam na konferencjach, ty bywasz też na konferencjach, co jest najcenniejsze? Tego spotkania. Właśnie. Teraz będzie głośno i nas nie będzie słychać, więc idźmy kawałek dalej. To jest Darek. Słuchajcie, Darek, pokiwaj. Darek, nie wiem, czym mam pokiwać. Rączką, proszę. Darek świetnie zna się na Office 365. Wytłumaczy mi, jak rozwiązać mój problem. Mam to nagrane, mam to nagrane. Dobra. No, teraz zobaczcie, tutaj... Lampy do żółtników jakieś, zobaczcie, które można wymieniać. To też jest problem popularny, co się stanie, jak lampa się rozwali. Jakieś stanowisko się dopiero rozkłada. Ale jest tutaj tyle, że... Od wyboru do koloru, naprawdę. Można spędzić tak naprawdę całą sesję warsztatową. Tak, rozmawiając i próbując tych nowoczesnych technologii. Mamy stanowisko mentora z różnymi gadżetami, z fajnym robocikiem. I możecie sobie zrobić. Proszę bardzo, jaki fajny robocik. Z cold rockiem. O, proszę bardzo. Do zdjęcia. Ekstraśnie. Tu są moduły. Też do Kodiego. Mega. Nie wiem. Tak, to jest 360. No i tutaj. O, i do ASIC. ASIC ze swoją piaskownicą, która jest podłączona do Kinecta. Można sobie posypać, a do góry wisi Kinect i rzutnik. Zobaczcie, wszystko jest interaktywne. I mapa wysokości terenu nam się robi. Super. Tu mamy kolejne. No i tu jest Marcin. Marcin Paksiu. Tu jest główka. Marcin Paksiu, który pokazuje nam coś, co ja z moim synem rozgrywam, czyli Scotty Go. Fantastycznie się mojemu sześciolatkowi podoba. Czas na drugi odcinek Bicreo. Tak? Już kurde, no widzisz, to trzeba będzie porozmawiać o Bicreo, jak to rozwiązać. No ogólnie programowanie super. Tutaj te moduły i tak dalej bardzo mnie to cieszy. Ale Scotty Go Basic też jeszcze nie widziałem. To jest dane moci dzieciaczków. Proszę. To jest gra, która jest grą troszeczkę offline'ową, troszeczkę cyfrową, a więc jest połączeniem dwóch światów. Mamy dużo elementów, które układamy sobie na plan. Możemy grać offline. Polecam, słuchajcie, na święta. Fajny prezent w ogóle, bo można sobie kupić taką czy taką wersję i to jest połączenie planszówki, zabawy z tabletem, dzieciaki się rozwijają, uczą się programować. Wiem, jak mój sześciolatek z tym świetnie się bawi. Także naprawdę zarobista sprawa. Podpisujemy się. No. Tam jeszcze coś mamy. Tam, co mamy? O, proszę. Tego nie znamy. Zobaczcie, jest flur. A, flur, zobaczcie. Czyli... Zobaczcie, można sobie coś pozmieniać. Mają specjalny pisak i chodzą. I... Podłoga, która czyta moje stopy. No fajny, fajny. Ale coś, co mi się jeszcze podobało, bo ja lubię sprzęt. Zobacz, tutaj Lenovo ma swoje stanowisko. Z obowiązkowym zestawem. Tak, wirtualna rzeczywistość, zarąbiste komputerki. Moim zdaniem takie coś powinien mieć każdy nauczyciel. Żeby miał prestiżowy w każdej szkole. Tak jest, i każdy nauczyciel był dokładnie. Żeby był dostęp do nowoczesnej technologii. I Lenovo jak najbardziej spoko. Dobra, to co? Wszystko mamy, myślę. To
ja myślę, że musicie być na kolejnej edycji. Która to już edycja? 14. Założę 14. To na 15. Co roku konferencja. Raz się była dwa razy tego samego roku, ale ogólnie co roku mamy taką konferencję. W listopadzie. W listopadzie. Zwykle jest to 3 dzień listopada i wiecie co, dzisiaj w tym roku jest nas 470. Goście zagraniczni. 30 gości zagranicznych. To jest Hiszpania, no właśnie. Italia, Cypr, Szwecja, Finlandia, Słowenia, Ukraina i Czechy. No proszę bardzo. Więc międzynarodowo, interaktywnie przyjedźcie, sprawdzajcie. Łukasz was oprowadzi, powiecie, że jesteście od pana Belfra, to się wami zajmie, a nie ma lepszego fachowca niż Łukasz, naprawdę. Nie, także nie ma. Absolutnie. I tym miłym akcentem kończymy pierwszą część relacji. Trzymajcie się, do zobaczenia. Hejka!